Drugi list do Koryntian. Zaczniemy sobie. 4:13. Drugi list do Koryntian. 4:13. Pierwszy wykład będziemy mieli dalej na temat wiary. Ostatnia rzecz związana z wiarą. Mając więc tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem, i my wierzymy i dlatego też mówimy. Zapiszcie to sobie. List. Drugi list do Koryntian 4:13. Do tego dodajcie list do Rzymian 10:10. Zależy mi na tym, żebyście potem rozważali te rzeczy, myśleli o nich. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Trzecia rzecz. Dodajcie do tego pierwszy list Piotra 3:10. Pierwszy list Piotra. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. I Ewangelia Jana 1:1 do tego. Na początku było Słowo. To jest to, od czego zaczynaliśmy wczorajsze wykłady. Chcę mówić o tym, że wiara musi być wypowiadana. Wiara niewypowiadana to wiara ograbiona z 90% skuteczności. Słowo Boże mówi, mając ducha wiary, czyli poruszając się w mentalności wiary, uwierzyłem, przeto powiedziałem. Ścisły związek. Uwierzyłem, przeto powiedziałem. Dalej, list do Rzymian mówi nam, ustami wyznaje się ku zbawieniu. Greckie słowo sozo, czyli ratunkowi. Widzimy sercem ku usprawiedliwieniu, ustami ku zbawieniu. Następnie ten list Piotrowy, mówiący o tym, że jeżeli my chcemy mieć sukces, oglądać, czyli w realu doświadczać sukcesu, musimy zadbać o to, aby nasze usta wypowiadały rzeczy Boże, a nie nieboże. No i Ewangelia Jana 1:1, która nas kieruje z powrotem do miejsca, gdzie zaczynaliśmy, że Słowo jest na początku. Czego? No wszystkiego. Wszystkiego. Człowiek jest na podobieństwo Boga. Tak jak Bóg wypowiedział siebie i powstały rzeczy, o czym mówiliśmy wczoraj, tak my, o ile mają powstawać rzeczy w naszym życiu, musimy mówić wiarę. Mówić wiarę i nie mówić niewiary. Musisz nabrać tego rodzaju kultury funkcjonowania. Mówisz wiarę i nie mówisz niewiary. Nie czasem, tylko zawsze. Musisz nabrać kultury mówienia wiary. I kultury nie mówienia niewiary. A zasada funkcjonowania rzeczy stwarzanych
jest związana z wypowiadaniem wiary. Stwarzamy przez wypowiadanie. My stwarzamy przez wypowiadanie. To, że ty w coś wierzysz tu, w swoim sercu, to to jest połowa twojego sukcesu. Druga połowa twojego sukcesu to jest to, że ty zaczynasz wypowiadać to, w co wierzysz. Dopiero wypowiadanie rzeczy, które wierzysz, powoduje, że rzeczy powstają. Bardzo proszę, żebyście sobie prześledzili jeszcze raz moje nauczanie na temat prawa przyciągania. Prześledźcie sobie, znajdźcie sobie prawo przyciągania. Wszystko jest energią wokół. Jest energia. Ta energia to jest stworzona przez Boga energia. Ona nie jest samozwańczą energią, bo nie istnieje samozwańczy byt, to jest stworzenie. Energia jest stworzeniem. I teraz ta energia reaguje na słowo. Reaguje. Ona reaguje. Jakiś czas temu zrobili doświadczenie. Wzięli dwa słoiki z ryżem. Widzieliście, niektórzy z was to widzieli, może czy nie. Z ryżem, a też z wodą, nie? Tak. Nie, tam ryż był po prostu. Ryż. Ugotowany ryż. Ugotowany ryż. W dwóch słoikach. Postawili je w dwóch częściach instytutu. Ale studenci mieli za zadanie mówić do jednego z tych słoików rzeczy pozytywne, do drugiego negatywne. Mówili do tego pozytywne, do jednego pozytywne, mówili: będziesz wspaniały, będziesz cudowny, w ogóle jesteś niesamowity, bardzo smaczny, świetny i tak dalej. Do tamtego drugiego mówili: jesteś niczym, jesteś zerem, w ogóle nie nadajesz się do niczego. Po kilku dniach ten w tym słoiczku, gdzie było mówione negatywne rzeczy, zgnił. Ten w tym słoiczku, gdzie były pozytywne rzeczy mówione, funkcjonował tak samo jak na początku. Nawet grama pleśni na nim nie było. Te same środowisko. Te same bakterie w powietrzu. Wiecie, co się stało? Do jednego z nich była uwalniana wiara w jego bytność, do drugiego była uwalniana niewiara w jego bytność. Niewiara zabiła. Wiara utrzymała życie. Czy ty w ogóle wiesz, że wypowiadanie słów wiary ma określony parametr, że to jest określona częstotliwość drgań? W ogóle wiesz, o co chodzi z wypowiadaniem? Wypowiadając odpowiednie rzeczy, wytwarzasz odpowiednie drgania. Te drgania uruchamiają, tak, komórki organiczne, które są wokół ciebie. I te komórki układają się w to, co jest wypowiadane. Prawo przyciągania. Masz to, co mówisz. Nie masz tego, czego nie mówisz. Proste. Jakże ja bym chciał, żeby chrześcijanie to zatrybili. Druga Księga Królewska. Druga Księga Królewska, 4 rozdział. Czwarty rozdział od 19 do 37 wersetu. A! Wcześniej może. Może opowiem i przeczytamy sobie, nie będę tego czytał, za długi fragment. Otóż prorok Elizeusz, jak wiecie, podróżował i niósł słowo prorocze Jahwe po całym Izraelu. I jedna z jego podróży była związana z pewną drogą i on tą drogę często przemierzał, taki teren. I tam zatrzymywał się u pewnych znajomych ludzi. Tam była dosyć bogata rodzina, która gościła proroka Elizeusza. I on tam się zawsze zatrzymywał. I oni byli mu bardzo przychylni, wierząc w to, o czym mówiły prawa żydowskie, że gość w dom, Bóg w domu. I któregoś dnia ta właścicielka tego domu, tak naprawdę tam było małżeństwo, ale to ona była tym głównym motorem napędowym tego domu.
Ona była tą gospodynią domową i ona trzymała to wszystko jakby w swoim ręku. I ona powiedziała do Elizeusza: chciałabym zrobić coś dla ciebie, mężu Boży. Zbuduję ci taki mały domek tutaj i będziesz miał zawsze swój pokój. I kiedy ty będziesz przechodził tą drogą, to chciałabym, żebyś się czuł bardzo dobrze na moim terenie. I ona zbudowała mu ten domek. To majętna osoba była. I Elizeusz ją wziął i mówi tak: cóż mogę ci uczynić za to? Ona mówi: już jestem w podeszłym wieku, a nie mam dzieci. I on powiedział: za rok, kiedy będę tu znów przechodził, będziesz miała dziecko. I on tam przechodził za rok i ona miała dziecko. I zaczyna się historia tego dziecka od 19 wersetu. Widzimy, że dziecko wychodzi z ojcem na pole, gdzieś na jakąś rolę, w miejsce, gdzie jest uprawiana ziemia, jest bardzo gorąco. Jest napisane: wtedy rzekło do swego ojca: moja głowa, moja głowa. Wtedy ojciec rzekł do sługi: zanieś je do jego matki. Chcę, żebyście zwrócili uwagę też na tego mężczyznę. Facet jest totalnie niezaradny życiowo. Totalnie. Zanieś je do matki. Dziecko mdleje, a tatuś mówi: zanieś do matki. A gdy je wziął i zaniósł je do jego matki, siedziało na jej kolanach aż do południa, po czym zmarło. Wtedy ona wyszła na górę i położyła je na łożu męża Bożego. I zaczyna się, co? Ruch wiary. Pierwszy zapis ruchu wiary tego formatu w Starym Testamencie. Co ona robi? Panikuje? Nie. Kopie grób? Nie. Ona nie wzięła poważnie tego, że ono umarło. Co jej oczy mówiły? Że umarło. Tak? Ale ona tego nie bierze poważnie. Bo wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. Tak? Przeświadczeniem o tym, czego się spodziewamy. Czego się spodziewa matka? Czego się spodziewa normalna matka? Że dziecko będzie żyło, czy nie będzie żyło? Że będzie mu dobrze czy źle. Normalna matka spodziewa się, że będzie żyło. Normalny umysł spodziewa się sukcesu. Spodziewasz się sukcesu? Spodziewasz się sukcesu. Amen. Masz normalny umysł. Jak się spodziewasz sukcesu. Jak się spodziewasz porażki, jesteś nienormalny. Każdy człowiek, który się spodziewa porażki, jest nienormalny. Każdy człowiek. Umysł spodziewający się porażki to umysł nienormalny. Weszła na górę, położyła je na łóżku męża Bożego i zamknąwszy za nim drzwi, wyszła. Poszła do jego domku. Następnie przywołała swojego męża i rzekła: przyślij mi proszę jednego ze sług i jedną oślicę, pospieszę do męża Bożego i wrócę. A on rzekł: mąż, po co chcesz dzisiaj iść do niego? Przecież to ani nów, ani szaba. Religijny kostek. On myślał, że się w ogóle idzie do męża Bożego znów albo w szabat. To taki kretyn z tych, którzy myślą, że do kościoła się w niedzielę przychodzi. Ale co mówi człowiek wiary? Daj spokój. A ona mówi: daj spokój. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ona się w ogóle nie dzieli z nim faktem, że dziecko nie żyje. Cóż to za żona, która nie mówi swojemu mężowi, że dziecko umarło? Lub cóż to za mąż, któremu nie można powiedzieć, że dziecko umarło? Wiecie, czemu ona mu nie mówi? Bo by je zakopał w ziemi. Bo on by się pogodził w 15 sekund ze śmiercią. Wiara z niewiarą się nie dogada. Nawet jeśli śpi w jednym łóżku. Jeszcze nie masz męża czy żony? To nie szukaj męża czy żony na innym poziomie wiary niż twój przynajmniej.
najwyżej na wyższy. Dobrze? Bo się nie dogadasz. Ty będziesz chciał coś ratować w życiu, a twój współmałżonek będzie chciał to zakopać w ziemi. Żeby się szybko pozbyć problemu. Ludzie niewiary chcą się pozbywać problemów. Ludzie wiary chcą rozwiązywać problemy. To wielka różnica. Wielka różnica. Osiodławszy więc oślicę, rzekła do swojego sługi: prowadź i ruszaj. Nie zatrzymuj się, dopóki ci nie rozkażę. Kobieta co robi? Włada. Co widzimy w ruchu wiary? Władanie. Ona włada. Ona się w ogóle nie zastanawia. Ona się nie pyta. Wiara się nie pyta o nic. Wiara się nie pyta. Wiara nie chodzi i nie skomli o aprobatę. Wiecie? Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmę. Gdy zaś mąż Boży z dala ją zobaczył, rzekł do Gehaziego, swojego sługi: otóż owa szunamitka. Wybiegnij proszę naprzeciw niej i zapytaj jej. I zaczyna się temat naszego nauczania. Czy jesteś zdrowa? Czy zdrowy twój mąż? Czy zdrowe twoje dziecię? A ona odpowiedziała: zdrowi jesteśmy. Dziecko nie żyje. Mąż jest religijny, zaburzony i nie można mu zaufać. Ona właśnie przeżyła śmierć dziecka. Jest wewnętrznie zdruzgotana. Jej emocje wiszą na włosku, bo to jest normalna matka. Ona zapytana, jak się miewa ona, jej mąż i dziecię, odpowiada: zdrowi jesteśmy. Wszystko u nas świetnie. Jak ktoś ci kiedyś powie, że wyznanie wiary pochodzi od Kenneta Hagena, to powiedz, że to nieprawda. Ono nie pochodzi od Kenneta Hagena. Ruch wiary nie powstał w Stanach Zjednoczonych w latach 50. Ruch wiary powstał tysiące lat temu w Izraelu. A gdy przyszła do męża Bożego na górę i objęła go za nogi, Gehazi przystąpił, chcąc ją odsunąć. Lecz mąż Boży rzekł: zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy. Pan zaś zataił to przede mną i nie objawił. Wtedy ona rzekła: czy ja prosiłam mojego pana o syna? Czy nie powiedziałam raczej: nie łudź mnie? Wtedy on rzekł do Gehaziego: przepasz swoje biodra i weź moją laskę i swoją rękę i idź. Gdy go spotkasz, nie pozdrawiaj go, a gdy ciebie kto pozdrowi, nie odpowiadaj mu. Połóż moją laskę na twarzy chłopca. Lecz matka chłopca rzekła: jako żyje pan i jako żyjesz ty, że nie odstąpię od ciebie. Ruch wiary. Wstał więc i poszedł za nią. Gehazi zaś wyprzedził ich i położył laskę na twarzy chłopca, lecz ten nie odezwał się ani nie dał znaku życia. Zawrócił więc naprzeciw niego i oznajmił mu: chłopiec się nie obudził. A gdy Elizeusz wszedł do domu, oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Pana. Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje dłonie do jego dłoni i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. Potem cofnął się i chodził po domu tam i z powrotem. Następnie wszedł znowu na łóżko, przytulał się do niego. Wtem chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. Wtedy on przywołał Gehaziego i rzekł do niego: zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją przywołał i ona przyszła do niego, rzekł: zabierz swojego syna. Gdy weszła, padła do nóg jego i pokłoniła mu się do ziemi. Potem zabrała swojego syna i wyszła. Co się stało w wyniku wiary
tej kobiety w wyniku wyznania jej wiary. Jej dziecko zostało wzbudzone z martwych. Rozumiecie, co to jest? Chcę, żebyście zobaczyli potęgę i siłę wiary. Potęga i siła wiary to jest nieprzejednana potęga. To nieprzejednana potęga. Ta potęga zaprzecza w swojej mentalności negatywnym faktom. Ona zaprzecza, mówi absolutnie. Martwe dziecko jest, a ona mówi absolutnie. Ja się pytam teraz, gdzie jest miejsce na dyskusję na temat tego, że wierzę, a nie mam? Że ludzie mówią, przecież ja wierzę. Gdybyś wierzył, nie rozmawiałbyś ze mną o tym. Nie mówiłbyś do mnie ani słowa. Mówiłbyś, że martwe żyje. Mówiłbyś, że chore jest zdrowe. Tak byś mówił, gdybyś wierzył. Uwierzyłem przeto? Powiedziałem. Uwierzyłem przeto? Powiedziałem. Nie zastanawiałbyś się nad tym, co widzisz. Nie skupiałbyś się na tym, czego doświadcza twoja psychofizyczność. Skupiasz się na tym, czego doświadcza twoja psychofizyczność? Skupiasz się na tym, co widzą twoje oczy? To niewiara jest. Podziel te rzeczy w sobie. Wiara nigdy nie zaprzecza Bożym faktom, i owe fakty uwalnia za pomocą słów. Bez względu na to, co czuje, bez względu na to, co myśli, bez względu na to, jakie kongo jest wokół, bez względu na to, co mówią inni ludzie, wiara mówi prawdę Bożą. Jak się masz ty, twój mąż, twoje dziecko? Czy zdrowi jesteście? Zdrowi! Rozumiesz, co to jest wiara? Chcę, żebyś to zrozumiał. Ludzie się bawią w wiarę. Wierzę, ale nie mam. Co mam zrobić? Powieś się. Co masz zrobić? Mówię. Bez przesady. To się kupy nie trzyma. To się kupy nie trzyma takie coś. Musicie to zaskoczyć. Musicie zrozumieć, że wasze usta są końcówką mocy. List Jakuba 3.1.12. List Jakuba 3.1.12. Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień, jeśli kto w mowie nie uchybia, posłuchaj teraz tylko, jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Kto może ciało utrzymać na wodzy, czyli psychofizyczność pod każdym względem, od najdrobniejszej emocji, myśli, aktu decyzji, czy też struktury fizycznej. Kto to może zrobić? Ktoś, kto w mowie nie uchybia. Zobaczcie, co to jest za tekst. Jesteś w stanie ustanowić, tak, do swojego ciała i do swojej duszy wszystko to, co chcesz. Czy ty w ogóle rozumiesz to, że możesz te chromosomy pozmieniać, jeżeli będziesz chciał? Czy też wolisz narzekać, że jesteś chory? I cię łupie, i cię boli. Możesz zmienić swój status finansowy. Albo narzekać na to, że nie masz pieniędzy. Możesz ustawić swoje emocje odpowiednio, tak jak chcesz. Możesz zmienić swoje toki myślowe tak, jak chcesz. Czym? Wyznaniem wiary. Ktoś mówi, a ile mam jeszcze tak wyznawać?
Ja mówię, przecież w ogóle to pytanie twoje do mnie już jest związane z tym, że ty nie wierzysz. Jak człowiek wierzący może mnie zapytać, ile ja mam wyznawać? Człowiek, który wierzy, to on, wiecie, dokąd wyznaje? Do końca. Do końca. Czego? Czegokolwiek. Jak ja powiedziałem do diabła taką rzecz. Nawet jak mnie zabijesz, to mnie nie przekonasz, że nie ma uzdrowienia. To go zniechęciło. On się zniechęcił. Bo zobaczył idiota skończony. Powiedział takie coś do mnie. Nawet jak mnie zabijesz, to nie przestanę wierzyć w uzdrowienie. Nie przestanę wierzyć, że jestem zdrowy. Gdybym nawet umarł na tą chorobę, którą mi proponujesz, to nie przestanę wierzyć, że jestem zdrowy. Wiecie, kto tak mówi? To psychopatyczna dusza musi być jakaś. Ale to jest prawdziwe. To jest żywe. Spytaj się, czy jest zdrowa. Spytaj się, czy mąż zdrowy, czy dziecko zdrowe. Zdrowi jesteśmy. Wszystko jest pięknie. Dziecko leży i gnije. Rozumiesz, o co chodzi? Mężowi nie powiedziała, bo chciał zakopać zwłoki. Wiesz, o co chodzi? Jest takim kretynem, że myślisz, że się do proroka chodzi tylko w sobotę. W ogóle wiesz, o co chodzi. A tak jest wszystko dobrze w ogóle. Ze mną też wszystko pięknie. Rozumiesz, o co chodzi? Oprócz tego, że runęło mi życie. Tak? Że jestem kłębkiem nerwów, jestem załamana jak dach sołtysa. Wszystko dobrze poza tym jest, wiesz. Co ta kobieta robi? Ona zaprzecza faktom. Czy można zaprzeczać faktom? Trzeba zaprzeczać faktom. Jeśli chodzi o ruch wiary, zaprzeczamy faktom. Nie na zasadach takich, że mówimy, że nie ma czegoś. Nie. My uznajemy, że jest problem. Następnie zaś, tak, zaczynamy ów problem, tak, nazywać przez nieistnienie. Zobaczyłeś chorobę? Okej. Nie mów, że tak, tej choroby nie ma. Ale w momencie, kiedy tą chorobę zobaczyłeś, tak, zaczynasz ustanawiać zniknięcie tej choroby. Efekt? Zniknięcie choroby. Jedyny dowód na to, że w coś wierzysz, jest to, że to coś zaistnieje. Nie ma innych dowodów. Nie próbuj przekonywać siebie i innych. Mów wiarę! Kto jest w stanie okiełznać język, jest w stanie okiełznać psychofizyczność. Także okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownym wichrem pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem, tam dokąd chce wola sternika. Tak samo, tak samo, tak samo. Język jest małym członkiem, lecz pyśni się z wielkich rzeczy, jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Rozumiecie? To jest od strony negatywnej pokazana formuła wyznania. Negatywna strona. Rozumiesz, co się w ogóle dzieje z językiem? Człowieku, jak diabeł opanuje twój język, to ma opanowane twoje całe życie, rozumiesz? Ludzie cały czas mówią niewiarę, 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 niewiarę. Najpierw ją przyjmują do siebie, a potem mówią niewiarę. A jak ja na przykład mówię wiarę, to mówią, że ja pyszny jestem. Jak ja wiarę mówię. Jak ja na przykład, ktoś do mnie mówi, Artur mówi, ty uważaj. A ja mówię, ale ja nie będę uważał, bo ja się nigdy nie potknę. Jak możesz powiedzieć, że się nigdy nie potkniesz? Ja mówię, no przeczytałem w Piśmie Świętym, że się nigdy nie potkniecie. Uwierzyłem w to i tak mówię. Bo ja wierzę, że się nie potknę. Jak śmiesz? Mówię, że się przypieprz do Piotra, co to napisał, człowieku. No powiedz jemu. Coś tam napisał Piotr. Że to Teroński teraz to wyznaje. Idź się do niego przystaw, no idź. Tak? Czego do mnie? Biblijny jestem. Wbrew obiegowej opinii. Rozumiem. Wyznaję to, co jest obietnicą Bożą. Wierzę, wyznaję. Wierzę, wyznaję.
Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki, natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnobrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Co to oznacza? To znaczy, że jeżeli ty mówisz niewiarę, tak? To nie masz żadnych szans na sukces. Nie możesz inną formą ujarzmić, tak? Negatywnych rzeczy w życiu. Bo diabeł bazuje na tym, co mówisz. Rozumiesz? Ludzie, ile do nas wypowiedziano słów niewiary przez całe życie. Ile to przekleństw przyszło do naszego życia. Ile to trzeba było złamać tego wszystkiego. Ja od początku, od urodzenia słyszałem. Ubierz się, bo się rozchorujesz. Ubierz się. Człowieku, 2 lata miałem już na zapalenie płuc, leżałem w szpitalu. Uważaj, bo ci coś stanie. Człowieku, wyszedłem z zapalenia płuc, proszę ciebie, rozlał mi się wyrostek robaczkowy, proszę ciebie, dostałem zapalenie otrzewne, umarłbym. Uważaj, uważaj, bo spadniesz, uważaj, bo spadniesz. Ludzie, ja ciągle skądś spadałem, ciągle skądś spadałem. Nikt nie spadał, ja spadałem. I uderzałem o coś, człowieku, leciałem gdzieś. Rozumiesz? Uważaj. Jak uważaj? Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak bracia być nie powinni. To w ogóle niemożliwe. Żebyśmy jednocześnie jednym językiem, tak, budowali i burzyli. Językiem można zbudować i zburzyć. Nie można tak robić. Ja o sobie w ogóle nie mówię inaczej niż mówi prawda Boża. W ogóle. Mówię, jestem piękny, wspaniały, cudowny, elokwentny, błyskotliwy. Ja taki jestem, jak o sobie mówię, rozumiecie, o co chodzi? Ja jestem produktem swojej wypowiedzi. Ja się wypowiedziałem. Ja jestem wypowiedziany, ja się taki wypowiedziałem. Wypowiedziałem się. Ja się tak wypowiedziałem o sobie. Ja się tak wypowiadam też o ludziach. Ja mam takie podejście do rzeczy. Chcę, żebyście załapali, że wiara musi być wypowiadana. Musi być wypowiadana. Jeszcze jedna rzecz. Ewangelia Mateusza 8,7,10. To jeszcze zobaczmy. Ewangelia Mateusza 8,7,10. Rzekł mu Jezus, pójdę i uzdrowię. A opowiadając setnik rzekł, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówią temu idź, a idzie innemu, zaś przyjdź, a przychodzi i słudze swemu czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim, zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. On usłyszał, Jezus, coś, co go bardzo podekscytowało. Mówi, ja jeszcze nigdy nie słyszałem tego u nikogo. Nie znalazłem takiej wiary. Jakiej wiary? Na czym opartej wiary? Na tym, że jakiś człowiek wierzy w potęgę władzy Jezusa na podstawie wypowiadanego słowa. Jezus mówi, no takiej wiary nie znalazłem. Facet nie przychodzi, przysyła sługę i mówi w ogóle, Jezus, nie musisz do mnie przychodzić, ty powiedz słowo, bo ja wiem, na czym polega władza. Ty jesteś władcą, a ten demon, co niszczy mojego sługę, tak, jest pod twoją władzą, Jezus. Ty powiedz słowo, Jezus. Ludzie, diabeł się boi słów wiary. Ale diabeł bardzo chce, żebyś mówił niewiarę. 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 W tym samym Mateuszu 17,20. Tu jeszcze spojrzymy. Musicie sobie to
mocno ułożyć. 17:20. A on im mówi, dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Kiedy nie będzie nic niemożliwego dla was? Kiedy będziecie wypowiadać wiarę, wtedy nie będzie nic niemożliwego. Wtedy. Mówiłem wam, jak Jim Carrey, on przyjechał do Hollywood i miał kilka dolarów, chyba 6. Jak liczył pieniądze? Wierzył, że będzie 1 000 000 dolarów na jego koncie w ciągu roku. Więc wiecie, jak liczył te 6 dolarów. 1 000 000, 1 000 200, 1 000 300, 1 000 400, 1 000 600. Jak ktoś się go pytał, pusty jak bęben turecki był. Ile masz pieniędzy? On 1 006 000 dolarów, mówi się, na koncie wiesz. Potem w Boga nie wierzył. Boga nie wierzył. Ale jak ktoś go pytał na ulicy, ile masz pieniędzy? On mówi 1 006 000 dolarów, a ile? A o co chodzi? No liczyłem się. Po roku czasu bania papieru była na koncie. Przyszły kontrakty. Przyszła sława, przyszły pieniądze. No ale po co to mówić, że się ma 1 006 000 dolarów? Rozumiecie? Jak to jest nieprawda? Czy prawda? Czy nieprawda? Teraz musisz zobaczyć, co ty masz w głowie. Czy to jest prawda, co on mówi, czy to była nieprawda, co on mówi? Czy on miał 1 006 000 dolarów, czy nie miał 1 000 000? Czy on miał 1 006 000, czy 6? Co on miał? Wiecie, co miał? Miał to, co wypowiadał. Masz to, co wypowiadasz. Stajesz na obietnicy, bierzesz słowo i zaczynasz mówić słowo. I nie dyskutujesz ze światem dookoła. Łomak robił sobie badania. Kardiolog do niego mówi, bo tam musiał do jakiejś policji, do czegoś zrobić te badania. Kardiolog mówi, ma pan problem z sercem. A on mówi do kardiologa, kłamiesz. I wyszedł. No bardzo przepraszam. No lekarz po prostu patrzy na twoje wyniki i mówi do ciebie, że masz problem z sercem. A on mówi, no kłamiesz. No kłamie, no lekarz kłamie, no lekarz. Przecież on tam miał, tam było zapisane, że ma problem z sercem. Ale on patrzy, kłamiesz, no weź bez przesady. Chyba ty. No człowieku, bo to takie musi mieć człowiek podejście do tego, tak? Jak ktoś do ciebie powie, jak będziesz tak dalej funkcjonował, to upadniesz, no nie? To w ogóle musisz powiedzieć coś. Powiedz jakąś wiarę. Powiedz, nigdy nie upadnę. Nigdy się nie cofnę. Ja w najtrudniejszych sytuacjach mojego życia wyznaję wiarę. Siedzę sobie sam w mojej komorze i mówię do mojego ojca, tato, nigdy się nie cofnę, nigdy nie upadnę. Ja nie szpanuję przed moim ojcem, czy rozumiesz, o co chodzi? Bo ja jestem jak ta kobieta, która jest przy jego stopach, ja sobie tam leżę. Ale ja mu mówię wiarę, ja mu mówię wiarę, ja mu mówię wiarę. Ojcze, ja pójdę, ojcze, ja zrobię, ojcze, ja idę, ojcze, ja umiem. Ktoś się pyta, umiesz, to umiem. Rozumiecie? Ja pamiętam, jak zaczynałem moje życie w ogóle finansowe, wyszedłem z więzienia, a byłem złodziejem, więc ja nie miałem pojęcia o pracy w ogóle. Nie wiedziałem, co to jest pracować. Dla mnie wstać rano o 6, iść do pracy, to było człowieku... Nie wiem, co to było w ogóle. No ale ja pamiętam, jak poszedłem do robienia pizzy, nie miałem pojęcia o robieniu pizzy. Ale znalazłem ogłoszenie do potrzeba do zrobienia pizzy człowieka. No to zadzwoniłem i oni mnie pytają, a robi pan pizzę? Ja w życiu pół pizzy nie zrobiłem. Ja nie wiedziałem, co to jest pizzę zrobić. Ja mówię, jestem najlepszy w robieniu pizzy. Dużo pan robił pizzy w życiu? Przy niezliczonej ilości. I co, kłamałem czy nie kłamałem? To jest ważne, żebyście mnie teraz ocenili, osądzili ten temat. Musisz osądzić to. Sądź sprawiedliwie. Czy ja kłamałem, czy ja nie kłamałem? Rozumiesz? Musisz sobie to poukładać. Przyszedłem tam na miejsce, tak? Popatrzyłem na kucharkę, kucharka na mnie.
Ona mówi, nie masz pojęcia o robieniu pizzy. Nauczę cię wszystkiego. Wiara doprowadza do tego, że zaraz masz to, co mówiłeś. Rozumiesz? Przyjmowałem się do innej pracy. Właściciel mnie zapytał, umiesz obsługiwać ten system komputerowy, ten. Podał mi kilka rzeczy, ja nawet nie umiałem powtórzyć po nim. Mówię, jak najbardziej. W ogóle, proszę pana, no ja pan żartuję. No ja do pracy przyjmuję, podpisuję umowę z nim. Ja siadam do komputera, rozumiesz, o co chodzi? No i co? No włączyłem. Mówię, połowa sukcesu. Okej? Okay? I poczułem rękę na sobie. Cześć. Ja mówię, cześć. Nowy jesteś? Ja mówię, no. Coś się nie masz pojęcia za bardzo. Wiecie, kto stał nade mną? Tadzio od nas z kościoła, który dzisiaj jest za sprzętem. On mnie nauczył tego wszystkiego, a ja go przyprowadziłem do Jezusa. Tak? A to jego ręka na mnie została położona, tak? On przyszedł i powiedział, nauczę cię, nauczył mnie. Nauczył mnie wszystkiego. Wiecie czemu? Bo ja powiedziałem, że ja to wszystko umiem. Okej? Okay? To przed Tadzio mnie nauczył. A dzisiaj razem jesteśmy w jednym kościele. Można? Można. Wyznanie wiary. Chcę, żebyście rozumieli te rzeczy. To nie jest alternatywa, ludzie. Ja wam teraz nie daję alternatywy do życia. To jest zero-jedynkowy temat. Masz mówić wiarę. Bo to ci da sukces. Jeżeli nie będziesz mówił wiary lub będziesz mówił niewiarę, to ci przyniesie porażkę. Spali cię. Bo będziesz miał to, co będziesz wypowiadał. Jak będziesz mówił, taki jestem, taki wiesz, to taki będziesz. Będziesz myszkę wypowiadał, to będziesz myszka. Będziesz lwicę wypowiadał, będziesz lwica. Rozumiesz, o co chodzi? Co ty tam będziesz wypowiadał? Będziesz wypowiadał, że jesteś zdechlak, to będziesz zdechlak. Rozumiesz, o co chodzi? Będziesz wypowiadał, że jesteś silny, to będziesz silny. Będziesz wypowiadał, proszę ciebie, że się źle czujesz, to się będziesz źle czuł. Ja w najcięższych sytuacjach mojego życia ktoś mnie pytał, jak się czuję? Lepiej nigdy nie było. Jestem zdrowy jak byk rozpłodowy, mówię, człowieku. No nie ma problemu w ogóle z niczym u mnie. Czy ja mam problem jakiś? Człowieku. To jest pewnego rodzaju kultura, której musisz nabyć. Wytworzyć to w sobie. Tego się nie łapie, o tam od sasa do lasa, ja tam wyznanie zrobię. Przyjdę do kościoła, zrobię prawidłowe wyznanie, wrócę do domu i rozpieprzę to wyznanie mnie wiary. Sam zniweluję to, co sam zbudowałem. Rozumiesz? Zrób to sam. Taki był kiedyś Gostek, wychodził. Adaś Słodowy, starsi pamiętają. Siadał przed telewizorem i pokazywał, jak się robi karmnik. W ogóle to było takie dobre dla osób, co depresję miały. W ogóle przychodzi, zrób to sam. Sam zbudowałem, sam rozwalę. Co mnie zależy? Ja wszystko wypowiadam, żonę wypowiadam. Cechy żony, cechy dzieci. Rozumiecie? To ja układam moje dzieci moją wiarą. To ja im planuję przyszłość. Nie mogę przejść decyzji człowieka, bo tego nie mogę. Gdybym mógł przejść decyzję człowieka, to dopiero na rozrabiał. Ja bym nawypowiadał. Wszystkim nowe narodzenie bym wypowiedział na dzień dobry. Ale nie mogę tego zrobić. Jedyna granica moja to wola człowieka. Rozumiecie, o co chodzi? Ale to, co mogę, to zrobię. Ze swoim życiem zrobię wszystko, bo umiem, mam wolę zgodną z wolą pańską. Rozumiecie, o co chodzi? U kogoś w życiu zrobię ile mogę. Przez to, że będę mówił. Do mojego życia to czasem przychodzą takie pierdoły życiowe. Rozumiesz? Staje i on stoi taki. Ja mówię, o Boże. Moja żona tylko patrzy, mówi, gdzie ci mężczyźni? Ja mówię, Agata, wypowiemy ich. Wypowiemy facetów w ogóle, wiesz. Jak Zawisza Czarny. Ale musisz mówić. Okej? Okay? Musisz mówić. Słaby powie, czuje moc. Przepraszam, to jest zachęta do kłamstwa. Zauważyliście to kiedyś? Że Stary Testament nas do tego też zachęca.
nie mówiąc o wielu innych przykładach. Co to jest słaby powie, czuje moc? Jakim prawem? Ano prawem wiary. Prawo wiary jest nieco innym prawem niż prawo humanistyczne opisujące zjawisko takim, jak go widać. To, co widzisz, nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, w co wierzysz. I masz wypowiadać to, w co wierzysz, a nie mówić to, co widzisz. To, co widzisz, to niech dziennikarz opisuje. Ty nie jesteś dziennikarz. To dziennikarz się zajmuje tym, żeby opisać, co widział. Widziałem to, widziałem tamto. Rozumiesz? Ty nie opisujesz swoim językiem to, co widzisz. Ty opisujesz swoim językiem to, w co wierzysz. To robisz swoim językiem. To, w co wierzysz, a nie to, co widzisz. To jest wiara. I wiara to nie jest psychologia wypierająca problem. Problemu się nie wypiera. Problem się uznaje, a następnie wypowiada się antyproblem. Rozumiesz? Uznajemy problem i wyznajemy antyproblem. Spychamy naszą wiarą problem do piekła. Rozumiesz? Spychamy. Ja sobie wszystko powypowiadałem. Mówiłem do mojej wątroby, trzustki, nerek, kręgosłupa, organów, rozumiesz, płuc. Miałem astmę, miałem dychawicę płucną, przeziębiałem się notorycznie. Ja byłem człowieku taki delikatny w swoim zdrowiu, że się w pale nie mieści. Ale ja zacząłem wypowiadać i mówić do moich tkanek. Żadna z was nie przyjmie wirusa, nigdy, nigdy, nigdy. Żadne najmniejsze zanieczyszczenie nie przyjmie. Nigdy, nigdy będę mógł sobie chodzić wśród w ogóle zarazy różnej i nigdy zaraza mnie nie dotknie. Nigdy, nigdy. Rozumiesz? Mogę spać w zarazie. Zaraza mnie nie dotknie. Wypowiadałem do swoich myśli. Mówię, jesteś mądry, jesteś inteligentny, jesteś twórczy, jesteś kreatywny. Widzisz dalej, widzisz lepiej. Wszystko wypowiadałem. Wszystko. Wszystko. W moim małżeństwie wszystko wypowiadałem. Wypowiadałem zdrowie mojej żony, zdrowie moich dzieci. Jak Sara miała trzeci migdał, to kazałem mu, żeby usechł i usechł. Rozumiecie? To też był przełom w życiu mojej żony, kiedy ona zdecydowała, żeby zrobić operację. Ona była dalej ode mnie, później się nawróciła. Zdecydowała, żeby robić operację. Lekarz potem do niej przyszedł i powiedział, wie pani co? 20 parę lat robię takie operacje usuwania trzeciego migdała. Ale u pani córki usunąłem martwy migdał. Jeszcze 2 tygodnie by go połknęła. Mówi, koniec. Jak ja to w ogóle wiem? Sara 6 godzin po operacji jadła sucho kiełbasę w domu. Kropli krwi nie było. Rozumiesz? Agata mówi, kurczę, mówi, człowieku, wzięłam dziecko na operację, żeby usunąć suchy migdał. Ja mówię, co zrobisz? Jesteśmy w procesie. Dwójkę kosztowało, dwójka w plecy. Wszystko wypowiedziałem i wszystko wypowiem. Rozumiecie? Wypowiedziałem kościół, którego jestem pastorem. Wypowiedziałem ten zespół, pamiętam jak jechałem samochodem. I Duch Święty do mnie powiedział, założysz zespół apostolski. Ja w ogóle siedziałem wtedy w samochodzie, pamiętam, rozpłakałem się i powiedziałem, Boże, ja ustanawiam ten zespół apostolski. Jeszcze nazwy nie miałem. Za miesiąc czasu tu się do mnie powiedział, on się będzie nazywał Obóz Boży. Ja powiedziałem, Ojcze, ja ustanawiam zespół apostolski, Obóz Boży, który stworzy masę kościołów po całej ziemi. Wypowiedziałem. Musisz wypowiadać. Proszę Cię, nabierz kultury, przyjdź do Boga i powiedz, Duchu Święty, ja zmieniam kulturę swojej wypowiedzi. Mój język już nigdy nie wypowie negatywnej wypowiedzi. Jak mamy mówić?
Po pierwsze, Ewangelia Mateusza 12:34-35, już tego nie będę czytał. Stan serca wypowiadamy. Co to znaczy? Najpierw, że w sercu swoim gromadzimy prawdę. Tak? Wierzymy w obietnice, rozważamy je, wkładamy je do serca, uznajemy je za ostateczne. Co następnie robimy? Co następnie robimy? Eliminujemy słowa nieużyteczne. Każde nieużyteczne słowo jest zbędne. Nie używaj nieużytecznych słów. Nie prowadź nieużytecznych rozmów. Po co? Nieużyteczne to nie oznacza, inaczej, rzeczy pożyteczne to nie oznacza, że one są takie teologiczne, czy jakieś, wiecie, to nie o to chodzi. Pożyteczna rzecz to jest rozmowa między mężem a żoną. Ona jest pożyteczna. Może cię opierdoła rozmawiać, ale to jest pożyteczne dla waszej relacji. Jeżeli dla waszej relacji będzie pożyteczne to, żebyście siedzieli i opowiadali o dupie Maryni, to w porządku. Opowiadaj, nie ma kłopoty, jeszcze to buduje waszą relację. Ale nie wypowiadaj niepotrzebnych rzeczy. Ja w ogóle nie wypowiadam niepotrzebnych rzeczy. Wcale nie wypowiadam. Ja się nie spieszę z wypowiedzią. Kiedyś to się spieszyłem, jak głupi, że coś powiedzie, że teraz to mnie nie zależy. Ważę słowa. Tak? Nie mówię byle czego, byle komu, byle jak. Następna rzecz, mówimy wiarę, tylko to, w co wierzymy, mówimy. To, w co wierzymy. Jeżeli w coś wierzysz, wypowiadaj to. Kiedy? Wszędzie. Wszędzie, jak jesteś sam, jak jesteś wśród innych. I następnie mówimy prawdę Bożą. Prawdę Bożą. Wypowiadamy prawdy Boże. Cały czas wypowiadamy prawdy Boże. Uczcie się tego. Wypowiadać prawdy Boże. Nie rzeczy enigmatyczne, ale prawdy Boże. Prawdy. Jakie są sposoby mówienia? Przede wszystkim uczcie się mówić łagodnie i pięknie. W ogóle uczcie się tego. Ja zawsze do ludzi mówię, chcesz mieć pięknie? Chcę. Mów pięknie. Pięknie. U nas zawsze taka, jak na przykład coś powie się u nas w domu, na przykład powie się jakieś słowo, którego ja używam, bo ja w ogóle doskonale wiem, jakich ja słów używam. Ja używam różnych dosadnych słów celowo. Ale jak u nas na przykład ktoś powie w sali środowisku jakieś słowo, na przykład jak ja mówię coś i na przykład używam podczas głoszenia słowa dupa, i Sara tego słucha, to nie jest dla niej żaden problem. Ale jak ktoś przy niej powie po prostu w takiej rozmowie słowo dupa, a Sara mówi tak, uważam, że to nie podkreśla dramaturgii sytuacji. Powinieneś powiedzieć pupa. To jest córka nasza 10-letnia. Bo ja kiedyś powiedziałem, że słów z tak zwanego pogranicza używamy dla podkreślenia dramaturgii sytuacji, bo tak mówił Jezus. On używał tego rodzaju sformułowań dla podkreślenia czegoś. W innym wypadku używamy łagodnych sformułowań. Rozumiecie? U mnie w domu nigdy nikt nie usłyszał takiego sformułowania, na przykład idę do kibla. Nigdy. Ja używam tego sformułowania kibel, tak? Na podkreślenie pewnych sytuacji. Ale u nas się mówi toaleta, WC, sedes. Mów pięknie, będziesz miał pięknie, nie mów brzydko, nie używaj chorych słów, niepotrzebnych słów w złych sytuacjach. Ucz się tego. Chcesz mieć pięknie? Mów pięknie. Kurczę, ludzie, nasz język jest ważny. To nie są tylko słowa, zwroty, ale też stylistyka, ale też przekaz. Rozumiecie, o co chodzi? Co jest napisane? Łagodny język łamie kości. Jaki język łamie kości? Łagodny. Chcesz diabłu gnata złamać? To zacznij łagodnie mówić. Łagodny język. Łagodny to nie oznacza, że ten język to jest jakiś wypracowany szczególnie. Nie. Tu chodzi o to, że nie ma w nim niepotrzebnego potencjału złości, gniewu, głupoty,
niepotrzebnych słów, rozumiesz, o co chodzi. Kiedy trzeba, użyj pewnych rzeczy, bo one wtedy, tak jak artyleria, trzeba włożyć jakiś nabój, puk. Wiesz. I co bardzo ważne, staraj się wyeliminować wszelką formę nieprzyzwoitości ze swojego języka, każdą formę. Ja w ogóle uciekam od nieprzyzwoitości, ja nie mam takiej przyjemności. Ja wiecie, że nawet jak w filmie używają wulgaryzmu, w filmie jakimś, nie? Ty nie oglądam tego. Nie. Ja nie chcę. W ogóle ja bym obejrzał wiele filmów, jakby tam nie było tych wulgaryzmów. Ja bym obejrzał. Ja lubię takie rzeczy, wiesz. Śmieszą mnie, wiesz, bo ja mam poczucie humoru, więc to mnie śmieszy. Ale w ogóle słucham, w ogóle nie, no w ogóle gość bluzga, w ogóle po co ja mam tego słuchać? Dlaczego? Tak. Żadnej dramaturgii nie podkreślam. Chcę, żebyście to zrozumieli, że wiara mówi i nigdy nie obejdziecie tego wokół.